Zaprawdę powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Ile to jest najwięcej ze wszystkich? To nie były dwie jakieś monety, lecz były to ostatnie dwie monety bohaterki dzisiejszej Ewangelii. Bohaterki, która nie nosiła imienia. Bohaterki bezimiennej. Bo ewangelista Marek nie pokusił się, aby więcej o niej opowiedzieć, ale chciał pokazać istotę. I nie potrzeba tu było opowiadania i charakterystyki, kim ona była, czym się zajmowała i dlaczego właśnie była taka biedna. I oto przychodzi moment, na który zwraca uwagę sam Jezus. Wrzuciła wszystko. Więcej nie miała. Wrzuciła do skarbony wszystko, wszystkie środki potrzebne do życia. Tak naprawdę wrzuciła do skarbony całe swoje życie. I o tym momencie mówi Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Mówi do swoich najbliższych, którzy z Nim chodzili, którzy z Nim przebywali. Mówi do swoich uczniów. To nie była dziesięcina, 10%. To były jej ostatnie dwie monety, które zamiast sobie zatrzymać na życie, wrzuciła do świątynnego skarbca. Wdowa ofiarowała 100% swoich pieniędzy. Wszystko. Wrzucając te dwie monety, wdowa dała wszystko, ufając Bogu. I co za tym idzie? Postawiła wszystko na Boga. Powierzyła Mu całe swoje życie. Bezimienna wdowa, której dalszy los nie jest nam obecnie znany, można powiedzieć, że to ikona zaufania. I może dzisiejsza niedziela, kolejna w moim życiu, to taki czas, taki moment, taka chwila, abym zastanowił się nad swoim życiem, nad swoją ofiarą, to, co ja mogę dać dla Pana Boga. Nie to, co mi zbywa, ale w to, co od Niego otrzymałem. To, co zatrzymujemy dla siebie, może niestety być większe niż to, co ofiarujemy Bogu. I pewnie tak się dzieje w Twoim życiu. A wdowa była kobietą wielkiej wiary. Bym nawet się pokusił i powiedział potężnej wiary, większej niż wszyscy, która dla siebie nie zatrzymała nic. A ty? Co dajesz Panu Bogu? Ile Mu dajesz?